przypowieść króciutka, ostatnie niedziele to są te przypowieści. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Masz 60-80 lat, żeby znaleźć perłę, sprzedać wszystko, co masz i kupić tą perłę. I to będzie największy biznes twojego życia. Największy interes swojego życia. Każdy starszy człowiek w tej swojej starej piżamie, w której będzie kiedyś odchodził z tego świata, oby miał w ręku perłę i mówi, po to żyłem tutaj. Po to żyłem, żeby się dowiedzieć, że nic tutaj na ziemi nie ma sensu. Że te wszystkie rzeczy, które trafią nasze zmysły i rozum, jak powiedział Kohelet, to jest marność nad marnościami. Proszę Państwa, dlaczego nam wiele rzeczy nie wychodzi? Dlaczego ciągle się zawodzimy na sobie samym, na przyjaciołach, na politykach, na świecie, na imprezie? Taka miała być impreza, a potem się okazało, że była, ale skończyła się. Taki miał być super samochód, potem się psuł. Dlaczego? Żebyśmy doszli do jednego wniosku, że wszystko to marność i pogoń za wiatrem. A Bóg jest tą perłą, która się nie zmienia. I po to żyjemy, żeby do takiego tylko odkrycia dojść. Oczywiście dodam, dojść sercem, bo rozumiem, to Państwo wszyscy powiecie, wiemy, co jutro robicie, gonimy dalej i patrzymy się z podziwem na tych, którzy tutaj robią wielkie rzeczy. Więc Pan Bóg mówi, no to jeszcze raz Ci zabiorę to, żebyś doszedł do wniosku, że warto tylko dla jednej miłości żyć, abyśmy wszyscy na starość stali w kolejce do nieba. I każdy z nas trzymał tylko perełkę. Nie dyplomy z ukończenia uczelni, te wazony wszystkie i kryształy i zdjęcia ślubne i z wnusiami w Ameryce i dedykacje jakiegoś tam wielkiego autora, tylko perłę. Pan Bóg zapyta, czego żeś się w sercu dowiedział na ziemi, że tylko Bóg jest ważny, że tylko On ma sens. Proszę, welcome, zapraszamy. Niebo otwarte. Po to żyjemy, żeby się tego dowiedzieć.